Witam, z tej strony Kazia Sowa, to jest kolejny odcinek z Transport Fever 2. Mam nadzieję, że te FPS-y się ustabilizują, bo jak nagrywałem wcześniej, to dość niespodziewanie były niestabilne. Teraz już jest troszkę lepiej. Mam nadzieję, że się ustabilizuje, bo szczerze, to jest głupie. Teraz to co się tutaj stało, to jest głupie. Znaczy, w sensie, usunąłem drogę, znaczy usunąłem tor. I usunęło się podwójnie, nie pojedyncze, tylko podwójnie. Co by było, co jest dziwne, bo normalnie powinno się usunąć pojedyncze. Dobra, zwiększmy tutaj, powiększmy tutaj tą drogę, jak była. Usuńmy też torowisko stąd. Oraz zewsząd indziej. Dobra. Dobra, to już jest zasunięte. Jedynie te chmury zostały. Musimy usunąć ja muszę usunąć taki kawałek, bo też chcę przeprowadzić ten torowiska. Mówię, torowisko do nowej miejscowości dzisiaj w odcinku, jak zwykle. Jak mówiłem w ostatnim odcinku, też odcinków nie było, bo Cube nagrywałem. I nagrałem sobie po prostu już wszystkie odcinki naraz. W środę powinien być ostatni odcinek. Ja to nagrywam w poniedziałek wielkanocny rano, dzisiejszy odcinek na jutro, a w środę powinien być ostatni odcinek z Cube 2 bodajże. Nie jestem pewien na 100%, czy to będzie w środę, czy w środę był ostatni odcinek zaplanowany, czy w piątek, czy było dwa odcinki, czy jeden, ale raczej w środę, bo tam nie widziałem w folderze więcej jakby filmów, jak nagrywałem. Zresztą jak nagrywam, jak teraz czyściłem folder, jeżeli chodzi o miejsce na dysku. Przy okazji i mam nadzieję, że się ustabilizowała, znaczy ustabilizuje ilość, jakość odcinka, w sensie częstotliwość odcinków teraz, bo mam dużo mniej gier do nagrywania. Muszę też pomyśleć, co nagrywać teraz po Cube 2, jak się skończyło. Bo nie mam pomysłu. Mogę tylko Transport Fera, mogę też odpuścić całkowicie i nie nagrywać póki co nic. Bo naprawdę nie mam pomysłu. Teraz tak, weźmy te tory. Przeciągnijmy. Tylko że zachowaj, bo mówiłem, elektryczność będę chciał zrobić później. Nasz najpierw muszę stabilizować trasę. Jak trasę zrobimy, wtedy ją mogę przez elektryczność puścić. Co do pociągów elektrycznych, generalnie trakcji, to trakcja będzie tylko puszczona do stacji pasażerskich. Od stacji pasażerskich, jeżeli będzie na stacji pasażerskiej towarowa, jak tutaj mamy, to tutaj będzie po prostu ten wyjazd do towarowej już bez energii elektrycznej. Że po prostu pociągi elektryczne będą, znaczy pociągi towarowe będą jeździć z wagonem, z lokomotywą po prostu spalinową, a elektryczne będą używane do pociągów pasażerskich. I oczywiście wliczam tutaj też spalinowe w momencie, gdy będzie spalinowy, znaczy spalinowy do pociągu pasażerskich wliczam w momencie, gdy będzie spalinowy pociąg używany, czyli znaczy w sensie będzie nie lokomotywa spalinowa, a będzie spalinowy ten taki, ten, no ten członek, to się nazywa, jak macie perze, kurczę, jak to się nazywało, zaraz sprawdzę, w sumie będzie tutaj w zajezdni ten zespół trakcyjny. Zespoły trakcyjne spalinowe będą używane w momencie, gdy będzie spalinowy pasażerski, bo jeżeli nie będzie pasażerski, spalinowy zespół trakcyjny, żaden przykładowo, który będę chciał użyć, no to wtedy nie będę używał spalinowych pojazdów do pasażerów. To jest jedyny moment, w którym będę używał pociągi spalinowe dla pasażerów.
tutaj mamy? Tutaj musimy przerobić jednak. Okej. Teraz jest. Znowu pociągi. Że znowu pociągi, znowu semafory muszę ustawić. Tutaj jeden. Tutaj jeden. Tutaj jeden. I tutaj jeden. Znalazłem sposób, jak robić stacje. Kilku stacje. Powiedzmy, tutaj mamy 8 torów i zrobić 16 postojów na stacji, w sensie 16, w momencie 8 jakby 8 torów, 4 tory tu, 4 tory tu, 16 łącznie, ale jak zrobić 32 na 8 torach, 32 stacje, jakby te 32 terminale, powiedzmy, czy tam 8, no 8 na 16, jakoś tak wam mogę wyjaśnić. Chodzi o to, że zrobię po prostu pasażerskie, znaczy, że jest możliwość przesunięcia pociągu na stacji, nie przed stacją, żeby jeździł po nowym torze, tylko już za torem, żeby przejeżdżał przez jeden tor. Wyjaśnię wam to trochę inaczej. Można rozdzielić stację, a to raczej wiecie, to raczej wam mówiłem. Ale wtedy stację można jakby przeciągnąć i po torze pierwszym będzie jechał do... po torze pierwszym mamy peron pierwszy i trzeci. On będzie jechał po torze pierwszym do peronu czwartego, na przykład. Nie do trzeciego, więc da się tak zrobić, tylko to trzeba zrobić w środku... na środku dworca trzeba zrobić semafor. Oraz przelotówkę. Trzeba zrobić semafor oraz przelotówkę pomiędzy stacjami. Pomiędzy stacjami. Na stacji. Stację po prostu perony połączyć, ale nie dawać do peronów torów, tylko właśnie zrobić pojedynczo. Dobra, tutaj muszę zrobić. Tutaj musimy zrobić main building mały. Chociaż nie, w sumie tu niech będzie main building known. I 40. Przy czym atrakcyjne nie. Teraz usuwamy to. Kładziemy nasz peron i kładziemy zejście. Tylko nie tu miał być. Nasz peron kładziemy tu. Kładziemy zejście. Teraz trzeba przedłużyć peron. Raz, dwa. Mam nadzieję, że się nie mylę z długością 120, 80, 120, 160, 200. Szkoda, że taki trochę głupi, ale znaczy taki głupi pomysł, że nie ma kopiowania jakby z torów. Znaczy nie torów, tylko stacji, ale to jest logiczne. To już było trochę dziwne. Zrobili najpierw modularne stacje. Znaczy zrobili modularne. Dzięki temu, że zrobili modularne stacje, to możemy robić jakie chcemy, a teraz narzekam na to, że nie ma możliwości kopiowania tych stacji. Zróbmy tak. Przy czym oczywiście tutaj ten kąt jest za bardzo zrobiony, więc będę musiał zrobić tak, żeby... No, czekajcie. Więc będę musiał zrobić tak troszkę, żeby było odciągnięte bardziej. I wiemy w momencie, bo pamiętam, że miałem jakby... Tutaj macie te dwa tryby stawiania dróg, że jest prosty i krzywy. Nie pamiętam już, w którym zapisie miałem. Miałem to zapisie na swoim zapisie, gdzie mam jakby inne ustawienia torów, bo tam mamy tam mamy tory różne, które się upgrade'ują za jakiś czas.
Tutaj mamy po prostu dwa typy torów, tory elektryczne, nie, tory elektry, nasze dwa typy torów pod względem prędkości, czyli tory elektryczne oraz tory, nasze tory elektryczne, oczywiście tory zwykłe, ale prędkość mamy tory zwykłe, czyli 120, i tory ekspresowe, czyli 300. Mam tu na myśli oczywiście prędkość pojazdów. Pojazdu na torowisku. Co ja tu miałem zrobić? A, miałem tu zrobić przelotówkę z jednej stacji na drugą. Znaczy z jednego torowiska na drugie. I odwrotnie. W tym momencie się nie da. Okej. Niech będzie w ten sposób, no można to powiedzieć trochę głupio, ale niech już będzie w ten sposób teraz. Ups, i ups. Widać, że tory niedopracowane. Więc tu musimy jednak usunąć to i na nowo zrobić przelotówki oraz torowisko, bo nie dało się dołączyć torów do tych poprzednich. Tu jest budowa niemożliwa, nie wiadomo dlaczego. Ok, teraz tu jest wszystko w porządku. Tutaj krzyżowy też niepotrzebnie robimy, ale wolę te krzyżowe włączyć, gdyby coś było nie tak. Tutaj mamy jakiś błąd, dlaczego? A, bo nie mamy połączenia z drugiej strony, ok. Ok, teraz musimy zrobić tak. Najpierw muszę doprowadzić do semafory od... tego momentu muszę zacząć robić semafory z powrotem dwukierunkowe. Tutaj ustawmy pierwszy podwójny, tutaj pierwszy podwójny, ale raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. I oczywiście tutaj też raz i raz. Dobra, tutaj teraz musimy semafory ustawić. To jest, mówię, standardowe to jest ustawianie semaforów, nic więcej. Pociągi puścimy w momencie, gdy będziemy pewni, że już wszystko będzie ok. W sensie zrobię stację i zrobimy wtedy już linię. Już trzecia droga. Wtedy sobie zrobimy jakby przelotówkę. Ej, tu. Znaczy w sensie pociąg będzie wyciągnięty z naszej poprzedniej linii. Nie będziemy kupować specjalnie pociągu, tylko przerobimy go w momencie, gdy dokończymy. Tutaj znowu torowisko. Więc tu semafor usuwamy. Tu semafor usuwamy. Wtedy będę zrobił upgrade pociągów, bo wiem, że mamy pasażerskie, znaczy wiem, że mamy wszystkie pociągi, wszystkie pojazdy na złym albo bardzo złym poziomie. Parę pojazdów jest na średnim, ale to są pojazdy, które są niedawno wymieniane. Teraz tak, tu i stacja. Zrobiona. Mamy Iwonicz Zdrój Główny. Teraz tak, budynki, tylko nie tylko budynki z drogi. Weźmy rural bus stop i podświetlę sobie w tym momencie, gdzie są pasażerskie budynki. Tutaj.
tu. Tu zrobimy taki po prostu małą drogę. Więc ulica. Tylko bez upgrade'u. I linia. Tu, tu, tu. Jako, że to są jakby... zobaczcie, to jest... to jest rural. Nie wiem, jak to czytać. Bus stop. Ok. Ten ustawmy. To tak ustawiam, żeby było możliwość z porównania. I ustawmy ten. Zobaczymy, które mają polskie nazwy. The Green. Od The Green. Church Lane. I Johnson Road. Nie wiem, dlaczego są angielskie ulice. Nie wiem, dlaczego są angielskie ulice, gdzie wcześniej były polskie. Możliwe, że przez jakiś mod, który wgrałem, albo coś się zepsuło i są angielskie ulice, ale to już szczegół. Czyli to nie jest wina jakby przystanków. Okej, te dwa przystanki możemy usunąć. South Street i South Street. Muszę zobaczyć, który jest który. Terminale. Piątka to jest... tak, i jedynka to jest pierwszy, więc tutaj musimy zmienić na dworzec PKP. Dworzec kolejowy. I tutaj Iwonicz dworzec kolejowy. A, dobra, bo tutaj jest przez Iwonicz dworzec kolejowy, okej. Nie wiem, co się stało, ale po prostu polskie ulice zniknęły z nazw, ale to już szczegół, to jest drobny szczegół. Ja tutaj tak czy tak polskie ulice, zwracam tylko uwagę na tak naprawdę, no nie polskie ulice, tylko na dosłownie zwracam uwagę na pojazdy, znaczy na pojazdy, na autobusy, kurde, jak to nazwać, na ulicę przy dworcu, czyli jeżeli to jest przystanek, ten to się nazywa wtedy Iwonicz Główny, czy coś takiego. No jak tutaj mamy Lesko, no to Lesko Główne, a nie zwracam uwagi na ulice jakby same w sobie. Dobra, znowu 120, nasze 140 znowu i znowu to samo musimy zrobić, czyli usunięcie i postawienie na nowo peronu. I teraz raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Teraz tak, tory mamy tu. Ale to zostawmy w spokoju, nie będę tego robił w ten sposób dość dziwny, tylko zróbmy te tory normalnie. Tak jakbym je zrobił normalnie. Bo tak zwykle, znaczy tak jakbym je miał robić, omijając wszystkie góry i tak dalej, bo to jak robię, tak jak próbowałem zrobić wcześniej, to tak naprawdę stracę 3/4 rzeczy, które są tam. Znaczy 3/4 rzeczy, 3/4 pociągu, 3/4 będzie jechać górą, potem dołem, potem znowu górą, potem znowu dołem i się zrobi, albo znaczy się zrobi prawie 2 miliony za jeden tor, albo 3 miliony, a tak, albo usunę wszystkie, albo będę usuwał po prostu zwykłe, tutaj mamy pola, które nie są używane, to są tylko jakby ozdobniki. Ale co doprowadzi do tego, że znowu stracę koło miliona czy dwóch na usuwaniu pola, bo musimy zapłacić za usunięcie. Nasz koszt jest po prostu zwiększony stawiania torów w momencie, gdy usuwamy. Teraz semafory. Tak. Ten tu. Znaczy nie, ten tu. Ten tu. Tu, tu.
Tu, chociaż rzeczywiście takie jakby, można powiedzieć, tak jakby tunel nie byłby realnie możliwy. Dobra, jeszcze miałem w planach zrobienie stacji, nasze stacji, lotniska tutaj w okolicach Głuszycy, ale nie mamy w tym momencie możliwości jeszcze stawiania lotniska, dopiero się odblokuje za jakiś czas. Możliwe, że jeszcze parę minut jakbym poczekał poza grą, znaczy poza nagraniem, i to zrobiłoby się. Dobra, możemy dokończyć jeszcze, zrobić stację w Lubawie podwójną. Czyli Lubawa, Lubawa i Lubawa, powiedzmy Lubawa i Lubawa Zdrój, Lubawa Górna, Lubawa Zdrój powiedzmy, albo Lubawa Górna, Lubawa Dolna, tak troszkę nietypowo, bo chcę sprawdzić, znaczy chcę tutaj zrobić połączenie jakby tych dwóch linii jednocześnie. Muszę też sprawdzić sobie mody, które niedawno dograłem, ale to już poza... Znaczy nie na streamową, znaczy nie na nagrywaną wersję, czyli nie na te odcinki tutaj, tylko na odcinki poza, znaczy na, nie na ten zapis, tylko na zapis poza odcinkami, czyli na mój zapis, na który nagrywam, znaczy na którym gram, nie nagrywam, na którym nagrywam, kurde, na którym gram i streamuję czasem. Ale ostatnio w ogóle nie streamuję z Transport Fever 2, muszę zacząć z powrotem, dokończyć kampanię tutaj. Zapominam o jednej rzeczy, zapominam o pasażerskim przejściu, więc podziemnym. Czyli musimy wrócić do Iwonicza, Zdrój oraz do Leska z modularnymi stacjami i położyć przejścia podziemne tutaj i tutaj. To są chyba ostatnie stacje, które stawiamy w tym stylu, w tym wyglądzie, ponieważ kolejne stacje już będą chyba pod 2013, znaczy pod, kurczę, nie na, co ja mówię, 2013, pod tą nowoczesną wersją pociągu, pod tą nowoczesną wersją stacji. Jak mówiłem, tutaj jest Kołaczyc, poleci do Lubawy, tutaj będzie stacja z Kołaczyce Lubawa, a tutaj będzie stacja Kołaczyce Lubawa Lesko. Więc tak. Perony, budynki pasażerskie, tak, tak, i nowa stacja z drugiej strony, dosłownie tu będzie stacja, ale tutaj będzie jakby przystanek autobusowy. Tak, tak, bez prawym, no nie, będzie bez peronu lewego. Z dworcem tutaj, tak, usunięciem tej stacji, zobaczymy, czy jak peron postawię nasz, czy będzie właśnie możliwość postawienia zejścia. Okazało się, że jest, znaczy jak się okazało, jak widzicie, jest możliwość postawienia zejścia, to oczywiście postawiłem zejście, tak, to bym przesunął jeden tor i postawił wtedy tam zejście. Aj, więc musimy zrobić troszkę inaczej, musimy tutaj... okej. Dobrze, teraz... tutaj będzie pasażerski. Tak, teraz znowu podświetlenie. Chociaż w sumie teraz nie muszę podświetlać, gdzie mamy przystanki. Tu jest tak. Tu. I tu. Dobra, nowa linia. Tu. Tu. Nie, pierwszy przystanek tutaj, ostatni tutaj będzie. Więc tu, 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 tu,
tu, tu, tu, tu i tu. Czyli tutaj będzie dworzec PKP, a tutaj dworzec PKS, nazwijmy. To jest Lubawa dworzec główny. Lubawa dworzec zachodni. Lubawa dworzec zachodni. Nazwijmy go głównym, ten zachodni. Lubawa, a tutaj Lubawa wschodnia. Lubawa dolna. Dolna. Dworzec dolny. Lubawa. Lubawa. Dolny. Dworzec. Kolejowy. Lubawa dolna, dworzec kolejowy. Dobrze, Lubawa główna. Lubawa dworzec główny. Lubawa. Główna. Dworzec główny. Dworzec centralny, no. Dworzec główny. A tutaj Lubawa dworzec dolny. Lubawa dworzec zachodni. Niech będzie już. Dworzec zachodni. Czy dobra, niech będzie zachodni. Można by to inaczej zrobić, troszkę do szczegółu. Z nazwą. Okej, okay, teraz będzie problem z torowiskiem, więc te torowiska tutaj zrobimy troszkę inaczej. Najpierw, znaczy te pojazdy, te auto, auta, autobusy, te wyjazdy zrobimy troszkę inaczej. Znaczy te drogi, a nie autobusy, te drogi zrobimy troszkę inaczej. I tu będzie oczywiście nawrót z powrotem w dół. Teraz tak. Okej. Tak. Tak, tutaj będzie dwulica. I niech będzie tak ta droga. Tylko tutaj oczywiście zrobię podmianę i zablokuję tą drogę dotąd. Normalnie, dobra. I tutaj to samo, tylko tutaj w tym momencie już nie musimy robić nic naprawy z drogami. Tutaj z drugiej strony muszę zrobić. Dobra, niech będzie z podestami. Zróbmy jeszcze raz to torowisko. Już prawie kończymy odcinek, zaraz będzie skończony odcinek, tylko dokończymy nową linię.
I wtedy będę mógł w 100% skończyć odcinek. Dobra, teraz tak. Tu pasażerski będzie czekał. Znaczy, w sensie tutaj będzie czekał, tutaj będzie czekał. Tu będzie czekał. Tu będzie czekał, bo chodzi o to, żeby nie stawał pociąg ten, który będzie czekał na semaforze. Żeby nie stawał na ulicy. Znaczy na ulicy, na drodze tam tego drugiego pociągu, żeby mógł przejechać swobodnie ten drugi pociąg. Dobra. Torowisko do Leska. To wszystko robię na jednym nagraniu, nie robiłem jakby przerw, więc jakby nie musimy. Znaczy, więc te 30 minut odcinka to jest tak naprawdę tylko robienie jednej trasy. Okej. Zrobimy tak, zapiszę, żeby nie było, zapiszę teraz tylko dla bezpieczeństwa. Żeby gdyby się gra sama wyłączyła, żebym nie musiał myśleć, który zapis jest tym dobrym zapisem, który zapis jest tym tym zapisem kończącym już prawie torowisko. Tutaj zjedźmy w dół, musimy tutaj dołem te tory. Znaczy w sensie tym, który mamy już prawie skończoną linię okrężną, można powiedzieć. Sprawdźmy. Zobaczcie. 6 milionów, przy czym są kolizje, jest jedna kolizja, jest wielki tunel. Zobaczycie, że ja to zrobię w tańszej wersji. Tu pewnie byłoby 100 tysięcy na tunelu, albo i więcej, jest 70. Tu jest pierwszy tunel, ale można ograniczyć ten tunel robiąc mniejsze odcinki, wtedy mniej. Znaczy nie robi się tunel, tylko robi się tam w lodówkę. To jest teraz na przykład w górę. Już tej w góry nie ma. Tutaj znowu tunel się robi. Tak, no trochę to dłużej trwa, ale można powiedzieć, że tracimy mniej pieniędzy na tym, bo jakby nie musimy nie dostosowują się jakby to ziemia i nasza ziemia, warstwy ziemi, tutaj warstwy gleby nie muszą się dostosowywać do torowiska i torowisko też nie jest do nich dostosowywane. 400 tysięcy, a nie ma żadnego jakby mostu czy coś takiego, więc może być, tylko nie wiem, czy ja zrobiłem od dobrej strony podciągnięcie. No, zrobimy od dobrej strony, dobra. Oczywiście do Polanicy Zdrój też będzie trasa. Nie ten tor. Okej. Znowu zrobiłem nie ten sam tor. Kurde, czemu ja to tak mylę, to ja nie wiem. Ten tor tutaj. Znowu, serio. Przepraszam was bardzo, co ja nie. Ja nie wiem, co ja mam dzisiaj z tym torem. Z tym ustawieniem. Dobra, ten tor tutaj, teraz jest dobrze, i ten tor tutaj, okej. Tylko zróbmy, a dobra, niech będzie w ten sposób. Tutaj semafor ustawię, bo tutaj wiadomo, że będzie semafor tylko jeden.
W tym autosemaforze już, powiem szczerze, już ogarnąłem, jak to działa. W tym addonie, w tej modyfikacji autosemafor, którą chyba pokazywałem, ale nie jestem pewien. Już wiem, jak to działa, że na tory to działa w momencie, gdy wstawiamy, i dobrym sposobem jest to w momencie, gdy robicie pierwsze torowiska. Wtedy robi wam linię bezpośrednią z oddzielaniem. I przyda się to w momencie, gdy będziecie mieć te duże, przydaje się to w momencie, gdy mamy duże pociągi, te 300, mam na myśli tutaj 300-metrowe pociągi, i żeby oddzielić je bardzo, żeby semafory nie były zbyt blisko siebie, wtedy jest to dobre, bo można ustawić tam tylko co 600 metrów i wtedy jest co 600 metrów semafor z jednej i z drugiej strony. Dobra, tutaj musimy dokończyć tylko tracę do Kołaczycy tunelową, bo wiadomo, że tutaj tunel będzie od razu na start, więc tutaj nie ma co. Dobra, ale to dotąd za most, tutaj nasz za most, za ten zróbmy bez większego. Większej drogi, ponieważ tutaj się góra robi, i potem jest problem z upgrade'owaniem dróg, a tak to można zrobić. Tutaj już wiadomo, że jest tunel, więc tutaj nie ma co robić tego powoli. Dobra. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I tutaj się zrobi ten przelotówka przed tunelem. Bo jak nie, to musiał myśleć, jak tu zrobić przelotówkę. Dobra, zróbmy w ten sposób, tylko jest zbyt duże nachylenie, nie wiem dlaczego, nie wiem, co oznacza zbyt duże nachylenie, czy chodzi o kąt nachylenia torów, czy kąt nachylenia drogi, torów, czy kąt nachylenia torów pod względem ziemi, czy pod względem nachylenia torów tych przelotówek. Tak, tutaj to. Tu zróbmy na wylocie torowiska, aż tunelu. Dobra, się zrobiło zaraz 40 minut odcinka, więc z góry przepraszam, że taki długi, ale chcę dokończyć, jak mówiłem, to już do końca, żeby było zrobione. Tutaj jest przelotówka, jest, tak, jest zrobione, dobra. Teraz linia Kuszyca, Lublin, Kołaczyce, Wieleń. Dobra, ale w tym miejscu skończę ten odcinek. Linię już sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Przerobimy linię w kolejnym odcinku. Na razie dokończyłem nowe stacje zrobiliśmy, więc muszę rozmyślić, jak zrobić z tymi stacjami Lubawa Górzec, Dworzec Główny i Lubawa Zachodnie, czy jak to tam nazwałem. Czy zrobić je po prostu stacjami jakby osobnymi, które nie będą się łączyć, czy zrobić je jakby stacjami, które się będą łączyć. Znaczy one są już połączone, ale mi chodzi o to, czy zrobić je jakby stacjami, że jedna stacja przyjmuje pasażerów, wtedy druga nie przyjmuje, czy zrobić, że, że jest na przykład linia okrężna, która przyjmuje na obu stacjach. Dobra. Jak mówiłem, w tym miejscu dokończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Pamiętajcie o skomentowaniu tego odcinka oraz subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też o poleceniu tego kanału swoim znajomym. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i na razie. Cześć. Pa!